Iwona Kutyna, dzień dobry, zapraszam na Onet24. 25 milionów nielegalnych papierosów przejęli policjanci CBŚP. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na 17 milionów złotych. Funkcjonariusze ustalili, że w nielegalnym magazynie w Siedlcach przygotowywany jest transport papierosów bez akcyzy. Duża część miała trafić na zachód Europy. W magazynie policjanci, urzędnicy służb skarbowych znaleźli towar gotowy do wysłania. Gdyby papierosy trafiły na rynek, budżet państwa straciłby 21 milionów złotych. Zamiast zamkniętych sklepów krótszy czas pracy. Jest plan odejścia od zakazu handlu w niedzielę, pisze o tym Rzeczpospolita. Według najnowszego pomysłu handel w ten dzień dozwolony byłby tylko do godziny 13. Propozycję opracował parlamentarny zespół na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Według nieoficjalnych informacji do poparcia takiej opcji skłania się rząd. Projekt Solidarności z twardym zakazem handlu większość niedziel w roku ma coraz mniejsze szanse na przyjęcie. Żaden samolot z Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie wyląduje w Katarze. Decyzję podjęły kraje, które zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem w Dosze. Zawieszenie lotów jest konsekwencją kryzysu w Zatoce Perskiej. Kilka arabskich państw oskarżyło Katar o wspieranie terroryzmu. Arabia Saudyjska zamknęła lokalne biura katarskiej sieci Al Jazeera. Katarską sieć telewizyjną postrzega jako krytycznie nastawioną do saudyjskich władz. Oskarżyła też Katar o wspieranie szyickiej milicji, która ma być popierana głównie przez Iran. Przeznaczony do wielokrotnego użytku bezzałogowy kosmiczny statek transportowy Dragon dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To pierwszy przypadek ponownego użycia tego samego pojazdu do zaopatrywania ISS. By mógł być ponownie wykorzystany, musiał zostać wyposażony w nową osłonę termiczną i spadochrony. W trakcie startu Dragona odzyskano także pierwszy stopień jego rakiety nośnej Falcon 9. Statek przywiózł około 2700 kg zaopatrzenia oraz materiałów do badań naukowych. Onet24, teraz to wszystko, do zobaczenia.